bardzo się cieszę z ciekawego pomysłu, który został wykreowany w Sosnowcu. Można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, że dzisiaj otwieramy placówkę dyplomatyczną Sosnowca w Katowicach tutaj w CIT-cie. Ale to pół żartem, pół serio, bo prawda jest taka, że staramy się współpracować i to jest bardzo dobra współpraca, nie tylko ta międzysąsiedzka, dotycząca promowania naszych miast, dotycząca promowania tych wszystkich wydarzeń, które dzieją się w naszym mieście, ale również współpraca, którą realizujemy na kanwie metropolii. To jest współdziałanie w zakresach już nieco szerszych, aniżeli ta rekreacja i możliwość spędzania wolnego czasu, a więc w takich kwestiach związanych z gospodarką, związanych z rozwiązaniami transportowymi, które mają sprzyjać naszym mieszkańcom. I to jest fajne, że potrafimy w ten sposób działać. Jeszcze raz podkreślam, że bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o paszport do Sosnowca. Rzeczywiście trzeba łamać te wszystkie stereotypy, które funkcjonują cały czas i po prostu żartować sobie z nich, a najlepiej się promuje właśnie przez tak, z taką odrobiną żartu. Ja też dla Ciebie mam przygotowane pewną niespodziankę dotyczącą paszportów, ponieważ zapraszacie Ślązaków do siebie, do Zagłębia, to no, trudno nie obyć się bez słownika śląskiej gotki. Trzeba trochę poczytać, jak tam będą nasi przyjeżdżali do was, żeby ich zrozumieć, co oni chcą od was, co chcą robić i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo proszę tutaj słownik. Dzięki wielkie. Na ten dobry początek. No i mamy jeszcze wizę. Ktoś powiedział, że właśnie, że... Mamy wizę. Tutaj na ręce pana prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego jest wiza bezterminowa, bez żadnych problemów dla wszystkich Zagłębiaków, którzy będą chcieli przyjechać również do Katowic, do innych miast Górnego Śląska, nie korzystają. Dziękuję bardzo. Można wkleić do paszportu. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Dziękuję, tu się podkłada, proszę zobaczyć. Myślę, że będziemy się uczyć słownik górnośląskiej. Gotki. Tak. Myślę, że się da sprzeda. Cóż, szanowni państwo, panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, jadąc chyba nawet zresztą do Katowic w piątek, gdy zadzwonił do mnie pan prezydent i powiedział, że no chciałby, żeby ten konsulat, tak to może nazwijmy, czy ambasada Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowca, tutaj była w Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach. Bardzo się ucieszyłem, że ten pomysł moich współpracowników, nas wszystkich, na paszport do Sosnowca odbił się też szerokim echem tutaj w Katowicach i prezydent Krupo pokazał, że również ten dystans Ślązaków, Zagłębiaków, Zagłębiaków, Ślązaków tutaj jest ogromny. Bardzo z tego powodu się cieszę, bo to na pewno fajny taki początek współpracy i wymiany turystycznej między Sosnowcem i Katowicami, Zagłębiem i Śląskiem, bo przecież dobrze, bardzo dobrze wiemy, że te zależności rodzinne, gospodarcze, biznesowe są ogromne. My ze sobą współpracujemy już od dziesiątek lat i tak naprawdę te konflikty między regionami są tylko ukryte w dowcipach i bardzo z tego powodu się cieszę, bo mieszkańcy Katowic zaglądają do nas w rejony Zagłębia Dąbrowskiego, a mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego bardzo często przyjeżdżają do Katowic, gdzie też dobrze się czują, nie tylko pracują, ale bawią się, robią zakupy i myślę, że jest również odwrotnie, jeżeli chodzi o mieszkańców Śląska, Katowic. Także, panie prezydencie, bardzo serdecznie cieszę się, że będziemy mogli w ten sposób również współpracować, bo o tej współpracy codziennej pan mówił, a o tej często się nie mówi, a ona jest też bardzo ważna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic, całego Śląska. Panie prezydencie, na pana ręce symbolicznie parę paszportów i taka informacja All Inclusive do Sosnowca, co tam można robić w wakacje i nie tylko. Dziękuję. Z taką już propozycją First Minute, czyli stok narciarski na górze na Sioduli, gdzie również zapraszamy mieszkańców całego regionu. Szanowni państwo, ja panu prezydentowi, tak jak powiedziałem, za tą współpracę bardzo serdecznie dziękuję. Przyjeżdżajmy wzajemnie do siebie, twórzmy nowe więzi, twórzmy nowe znajomości, bo naprawdę się to opłaca na przyszłość. Kiedyś takim głównym zadaniem nas wszystkich było doprowadzenie do tego, żeby ludziom żyło się w miarę dobrze w naszych regionach, tak, w naszych miastach. To były remonty dróg, to były nowe miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy trochę, myślę, w innym momencie historycznym, gdzie ludzie oczekują również, żeby tutaj zostawać, żeby tutaj dalej mieszkać. Takich atrakcji po przyjściu z pracy, po tym jak ciężko pracują, jak mają wolną chwilę, wolny weekend. I myślę, że warto pokazywać, bo my sami chyba sobie do końca nie zdajemy sprawy, jak wiele ciekawych miejsc, w których można spędzać wolny czas, jest w Sosnowcu.
jak wiele wspaniałych miejsc jest w Katowicach. I nawzajem, gdy będziemy się promować, to ci ludzie naprawdę, mam nadzieję, wierzę w to, może nie zatrzymamy tego odpływu mieszkańców, bo on jest też naturalny, ale wstrzymamy tą depopulację województwa śląskiego, bo naprawdę to województwo to wspaniałe miejsce do życia, do mieszkania, a myślę, że takie pomysły, jakie mamy tutaj z panem prezydentem Krupą, tylko mogą bardziej pokazywać i promować nasz region, że warto tutaj każdego dnia przebywać i zawsze jest coś do roboty.